Cześć, witam Was w nowym filmie, a dzisiaj porozmawiamy sobie o nadchodzącym meczu reprezentacji Polski z reprezentacją Irlandii. Ale zanim przejdziemy do konkretów, serdecznie zapraszam i zachęcam do pozostawienia subskrypcji na kanale, do kliknięcia łapki w górę i kliknięcia dzwoneczka, abyście byli na bieżąco z wszystkimi kolejnymi materiałami. Mecz z Włochami był bliski sensacji. Byliśmy bardzo niedaleko do tego, by zdobyć 3 punkty na wyjeździe w Bolonii. Oceny wystawione bezpośrednio po tym meczu są już na kanale Piłkarski Hedonista. Wystawione one były dosłownie 5 minut po spotkaniu, więc zapraszam do nich. Link znajdziecie gdzieś tutaj u góry w tym odnośniku, który się na pewno Wam powinien pojawić. Następny mecz zagramy z Irlandią. Spotkanie we wtorek o godzinie 20:45. Mecz towarzyski na stadionie we Wrocławiu, na stadionie śląskim, można powiedzieć. Tym nowym, starym kotle czarownic. Wytypujemy sobie dzisiaj jedenastkę reprezentacji Polski, która powinna zagrać w tym spotkaniu. Jest kilka takich wydarzeń, które na pewno trzeba odnotować przed tym meczem, ale najważniejsze to to, że Robert Lewandowski zagra po raz setny. Jestem o tym przekonany, że Jerzy Brzęczek wystawi go od pierwszych minut. Przynajmniej tak to powinno wyglądać. Robert Lewandowski od pierwszych minut, a kto obok niego? Jeśli chodzi o zespół Jerzego Brzęczka, trzeba wytypować taką jedenastkę. Lubimy typować jedenastki, lubimy dyskutować o futbolu. I ja przygotowałem również taki skład, którym powinniśmy wyjść na mecz z Irlandią. Jerzy Brzęczek już przygotował, poinformował dziennikarzy, że rotacja w bramce będzie na porządku, można powiedzieć, dziennym w naszej reprezentacji. Spodziewam się Wojciecha Szczęsnego w tym meczu. Proponuję następujące ustawienie formacją 1-4-2-3-1, czyli takie ustawienie, jakim zagraliśmy z reprezentacją Włoch. Wprowadziłem kilka roszad. Mam nadzieję, że tutaj wstrzelę się w te ramy trenera Jerzego Brzęczka. Ta jedenastka prezentuje się następująco. Zacząłem od Wojtka Szczęsnego w bramce, jeśli chodzi o defensywę. Na prawej stronie sprawdziłbym Tomasza Kędziorę, który nie dostał swojej szansy w meczu z reprezentacją Włoch. Na lewej flance za to sprawdziłbym Bereszyńskiego, który bardzo dobrze wyglądał w meczu z Włochami. I chciałbym sprawdzić, czy ten potencjał tego piłkarza będzie utrzymany na tej stronie lewej, na której nominalnie on raczej nie gra. W środku bez zmiany Kamil Glik, do tego Bednarek. Musimy wejść mocno, musimy znowu pokonać tych naszych rywali i pokazać, że ta stara reprezentacja Polski wraca. Wraca na swoje miejsce w tym rankingu, wraca na swoje miejsce w tych rozgrywkach, zna swój potencjał i potrafi pokonać niejednego rywala. Glik i Bednarek na środku, to normalne. Bednarek ma być przyszłością tej reprezentacji, musi się ogrywać, niech się ogrywa z Kamilem Glikiem, niech potem przejmie tę schedę po Kamilu i stanie się takim liderem środka defensywy. Jeśli chodzi o pomocników, proponuję Krychowiaka, tutaj to chyba oczywiste, a także Jacka Góralskiego. Góral nie dostał szansy z Włochami, Klik się nie spisał, proponowałbym właśnie Góralskiego. No nie gra w tym Ludogorcu zbyt często, ale jest to piłkarz, który na pewno da z serducha, z wątroby 100% i na pewno nie będziemy żałować jego występu. Tym bardziej z Irlandią, która lubi grać taki futbol, powiedziałbym, siłowy. Na skrzydłach Kurzawa i Przemek Frankowski. Jakub Błaszczykowski źle zagrał z Włochami. Jakub Błaszczykowski dostał najsłabszą notę ode mnie. Wtedy w skali od 1 do 5 postawiłem mu 1,5. Dlatego na prawej flance sprawdziłbym mimo wszystko Przemka Frankowskiego, Jagiellończyka, który cały czas próbuje dobić się do tej kadry i cały czas ma podgórkę. Myślę, że Kuba Błaszczykowski tak czy tak zagra z reprezentacją Irlandii, bowiem tutaj bardzo blisko tego wyrównania rekordu jest. Natomiast warto byłoby dać szansę temu 23-letniemu Przemkowi Frankowskiemu. Na lewej stronie za to Rafał Kurzawa, który naprawdę te jego dośrodkowania z rzutu rożnego, z rzutów wolnych wprost na nos kolegów są bardzo groźne, bardzo groźne dla rywali, bardzo dobre dla naszej reprezentacji. I mimo wszystko, mimo tego, że ten piłkarz ma pewne problemy kondycyjne, nie zawsze cofnie się do tej defensywy, spróbowałbym go w tym meczu mimo wszystko
Jeśli chodzi o tę dziesiątkę, oczywiście Piotr Zieliński, nasz fantastyczny zawodnik, który z Włochami zagrał koncertowo. No i przed nim Robert Lewandowski, setny mecz Roberta Lewandowskiego. Ja tej oczekuję od Roberta wielu bramek, wielkiego poświęcenia. To jest mecz jubileuszowy, kolejny jubileusz. Pewnie się nie zdarzy, chociaż życzę Robertowi tych 150 meczów. Jest to możliwe, Cristiano Ronaldo już dobił do takiej liczby, ma ich ponad 170, więc dlaczego Robert miałby nie grać w takim wieku jak Cristiano Ronaldo na tym najwyższym poziomie i strzelać nam jeszcze wiele bramek, dawać nam wiele radości wynikających ze zdobytych goli. Tak to widzę, tak to widzę. Przypomnę jeszcze raz, w bramce Szczęsny w obronie od strony prawej Kędziora, Glik, Bednarek, Bereszyński. Do tego Krychowiak, Góralski jako pomocnicy defensywni. Frankowski z Kurzawą na skrzydłach, Zieliński jako dziesiątka i na szpicy Robert Lewandowski. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Dajcie znać, jaki wy wytypujecie skład na mecz z reprezentacją Irlandii. Koniecznie jeszcze raz zostawcie subskrypcję na kanale, zostawcie łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek, aby ten film dotarł do większej liczby odbiorców. Dziękuję i słyszymy się w kolejnym nagraniu. Do usłyszenia.